Obchody miejskie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się wczoraj uroczystym odsłonięciem nazwy Ronda Żołnierzy Wyklętych na skrzyżowaniu ulic Cieplickiej i Rataja. Później wieczorem w Bazylice Mniejszej Świętych Erasma i Pankracego w Jeleniej Górze odbyła się msza święta w intencji żołnierzy niezłomnych. Po niej miał miejsce krótki program artystyczny, a wszystko zakończyło złożenie kwiatów oraz niczy pod tablicami i krzyżem pamięci lwowskich żołnierzy Armii Krajowej. Zgrupowania partyzanckiego Warta, to oni w burzliwych powojennych czasach powołali w Jeleniej Górze dolnośląskie struktury zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tuż przed tym głos zabrał koordynator miejskich obchodów Julian Pyżanowski, którego ojciec był jednym z żołnierzy wyklętych. W swoim krótkim przemówieniu kilkukrotnie podkreślał, jak ważne jest szerzenie wiedzy o niezłomnych wśród najmłodszych obywateli. Wszystko, co udało nam się przywrócić w ostatnich latach, przywrócić pamięć żołnierzy niezłomnych, wymaga kontynuacji i wierzę, że młodzież będzie o tym pamiętała, że wolności się nie ma na zawsze. A pamięć o bohaterach walki okresu wojny, okresu powojennej, wymaga pamięci, wymaga walki. Będą oni kontynuować to nasze dzieło, aby nigdy pamięć o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie o wolność, niezawisłość Polski, aby trwała wiecznie. Nasza ojczyzna, to są nasi młodzi, żeby widzieli, żebyśmy pamiętali o tych ludziach, którzy walczyli o tą wolność w naszym kraju. Musimy dbać o pamięć historyczną. Musimy zawsze czcić tych, którzy oddawali życie. Na tym nie koniec. W najbliższych dniach czekają nas jeszcze wydarzenia towarzyszące Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 4 w niedzielę marca o godzinie 11 mamy wykład poświęcony najbardziej znanemu chyba żołnierzy wyklętemu majorowi Dekutowskiemu Zaporze, Muzeum Karkonoskie, na które gorąco zapraszam, oraz następnie o 14.15 bieg z Topem Wilczym w Cieplicach. To też jest bardzo ważny fragment uroczystości i też nobilitacji naszego miasta, gdzie nie wszystkie miasta dostąpiły takiej możliwości, żeby ten bieg organizować. Z tego co wiem, jutro o godzinie 20 będzie wieczornica w Erasmie i Pankracym poświęcona żołnierzom niezłomnym. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jeleniej Górze patronatem honorowym objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz prezydent miasta Marcin Zawiła.